Ja zapowiadałem ten temat już jakiś czas temu, kiedy mówiłem o tym, że szukamy Bożej obecności, że szukamy dla siebie, dla zboru i zawsze ona jest połączona z tym, że Bóg mówi: oczyśćcie się. I ta księga o tym mówi i chcę od tego dziś rozpocząć. Znaczy dzisiaj tak naprawdę to zrobimy wstęp. To, co chcę mówić, to nie będzie jedną usługą, to będzie cyklem usług, nie wiem jeszcze do końca ile, ale na pewno kilku. A dzisiaj tak naprawdę będzie to jakby wstępem, takim otwarciem tego tematu. To, co chcę mówić, też nie będzie jakimś jednym, drugim, trzecim wykładem czy jakąś analizą dogłębną tej księgi. Po prostu chcę się dzielić pewnymi myślami, pewnymi fragmentami, które dotyczyły tamtego ludu izraelskiego, ściślej mówiąc to już pokolenia Judy i Beniamina. Ale też myślę, że i do nas Bóg chce coś mówić przez tą księgę. Przechodząc do tej księgi, moi drodzy, bibliści nie są w stanie dokładnie określić momentu jej powstania. Natomiast analizując jej treść, bardzo łatwo możemy zobaczyć mniej więcej, gdzie ona jest. Ja nie wiem, kto z was na świeżo przeczytał sobie księgę Malachiasza, ale bardzo serdecznie was do tego zachęcam. Skoro mamy ją omawiać, skoro mamy raz po raz do niej sięgać, to bardzo serdecznie was zachęcam. To są tylko 3 rozdziały, kilka stron, niedługa księga, ale też powiem niełatwa księga, więc zachęcam do tego, abyście ją przejrzeli. Mówię, treść tej księgi bardzo łatwo umiejscawia nas w czasie, kiedy ona jakie czasy opisuje. Na pewno jest to jakiś czas po powrocie ludu izraelskiego czy tych pokoleń, które wróciły z niewoli babilońskiej do swojej ziemi. I jakiś czas już na pewno minął. Widać z treści tej księgi, że oni już zaczęli w miarę normalnie funkcjonować, że miasto jest odbudowane, że świątynia jest odbudowana, że służba w świątyni już normalnie funkcjonuje i wydaje się, że już jakiś dłuższy czas. Dlatego, bo widać wyraźnie, że im to już powoli spowszedniało. To już nie jest ta ekscytacja, która była na początku. To już jest coś, do czego się przyzwyczaili, wpadli w rutynę. Jednym słowem, Bóg im spowszedniał. Dzisiejszym językiem moglibyśmy powiedzieć letność, oziębłość. Oni w swojej służbie zaczęli dopuszczać się zaniedbań, a powiem nawet nadużyć. Moi drodzy, najgorsze jednak było to, że oni tego w ogóle nie widzieli. Że oni myśleli, że wszystko okej, przecież chodzą do kościoła. Już mówię bardziej współczesnym językiem. Chodzą do świątyni, chciałem, żeby tak to zabrzmiało. Służą Bogu, składają ofiary, więc wszystko się wydaje okej. A nie widzą tego, w jak tragicznym stanie są. Moi drodzy, dlatego Bóg przychodzi i z nimi zaczyna rozmawiać. Trudna to rozmowa, bardzo zdecydowana, bardzo konkretna, ale uzdrowieńcza. Ja chciałbym w tym momencie też zasygnalizować bardzo ważną uwagę, która też ma znaczenie dla nas. Bóg kieruje to przesłanie do narodu ludzkiego, ale nie dla tego narodu jako dla całości. Czasem Bóg przesyłał czy przekazywał przesłania dla całości, opisywał stan całego narodu. Tutaj tak nie jest. Tutaj nie jest przesłanie do całego narodu, ale do tych, do których należało go skierować. Do tych, którzy mieli z tym problem. To jest bardzo istotne. W połowie mniej więcej 3 rozdziału, kiedy byście to śledzili, Bóg czyni wyraźny podział między tymi, którzy boją się Boga, którzy poważają Jego imię, którzy są sprawiedliwi, którzy Mu służą, a między tymi, którzy po prostu Boga mają za przeproszeniem gdzieś. Ich służba jest tylko na pokaz. Nie traktują Boga poważnie, popadają w różny grzech. Bóg czyni wyraźną różnicę między tymi dwoma grupami ludźmi i mówi, że dla tych pierwszych jest błogosławieństwo, jest nagroda, a dla tych drugich jest sąd. Jest tak naprawdę śmierć, jeśli się nie opamiętają. Właśnie, jeśli się nie opamiętają. I to jest tak naprawdę tematem tej księgi. Kochani, myślę, że wiemy w dzisiejszych czasach, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, prawda? Bóg też chce, aby wszyscy ci zbawieni
doszli. Zgadza się? Bo można być zbawionym, ale gdzieś się po drodze zagubić. Gdzieś zatracić ten zapał, gdzieś zatracić tą pierwszą miłość, gdzieś zatracić to, co najpiękniejsze. I Bóg chce, aby wszyscy ludzie, którzy są niezbawieni, zostali zbawieni, ale też ci, którzy już są, aby doszli. I to samo tak naprawdę znajdujemy, to samo Boże pragnienie i jakby przeznaczenie dla Bożego ludu znajdujemy w tej księdze. To jest końcówka praktycznie tej księgi, 3 rozdział, werset 20. Czytamy tak. Lecz dla was, bojących się mego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Będziecie wychodzić w podskokach, jak cielęta z obory. I podepczecie bezbożnych, będą oni jak proch pod waszymi stopami. To jest cel, to jest przeznaczenie, to jest marzenie Boga dla ich ludu, dla Jego ludu. Aby on był zwycięski, aby lud Boży był zwycięski, pełen radości, pełen mocy. Tu jest niesamowity obraz. Wiecie, te cielęta wychodzące z obory. Kto widział? Podnoszą się ręce. To pamiętacie, może to już było dawno. Ja pamiętam, też widziałem, nie podniosłem ręki, ale też widziałem. To jest niesamowity obraz. Kiedy te cielaki po raz pierwszy na wiosnę wychodzą z obory. One w tej oborze się urodziły. One nigdy nie były na zewnątrz. I kiedy po raz pierwszy mogą wyjść na przestrzeń, na świeże powietrze, na zieloną trawkę, koniec tej suchej karmy, czyli siana, koniec tego klimatu obory, jest wolność. Wiecie, jak one wychodzą, one jak sprężyna tak podskakują na 4 nogach. To jest niesamowite. Moi drodzy, i Bóg podaje ten obraz dla ludzi, którzy to zresztą bardzo dobrze znają. Bardzo dobrze rozumieją ten obraz. Bóg tego chce dla nas. Wiecie, że Bóg tego chce dla nas, żebyśmy taką radość przeżywali? Właśnie radość z wolności, radość z uzdrowienia, radość z wyzwolenia, radość ze zwycięstwa. To jest dla nas. Ale Bóg wcześniej musi rozprawić się z pewnymi sprawami, które obciążają Boży lud. Co Bóg im zarzuca, w jaki sposób ta część Bożego ludu żyła? Być może znaczna. Tak wydaje się, czytając tę księgę, że być może to była znaczna część, ale na pewno nie wszyscy. Więc moi drodzy, analizując tę księgę, patrząc to, oni, ci ludzie, do których to jest adresowane, po pierwsze mieli wątpliwości w Bożą miłość, lekceważyli Boga, traktując Go byle jak, składali Mu ofiary, które tak naprawdę Boga obrażały. W stosunkach międzyludzkich, między sobą, oni się nawzajem oszukiwali, dopuszczali się niewierności małżeńskiej, zawierali niewłaściwe małżeństwa, w końcu potem się rozwodzili, drażnili Boga swoimi wypowiedziami, swoją postawą, gdzie oni mieli w swojej mentalności już wszystko do góry nogami poprzewracane. Twierdzili, że ci, którzy żyją w grzechu, że właśnie oni podobają się Bogu. Moi drodzy, dalej, 3 rozdział mówi o ludziach, którzy okradają Boga w swoich dziesięcinach, w swoich daninach. Ludzie byli bezczelni wobec Boga, bo wręcz mówili, że to nie ma w ogóle sensu Bogu służyć. Mówili, jakiś pożytek z tego jest. Słowo Boże było traktowane z pogardą, przymierze z Bogiem było naruszone. I to jest jakby ta charakterystyka tych czasów, które wynika z tej księgi. I dlatego Bóg chce z nimi naprawdę dosyć twardo i konkretnie porozmawiać. Dlaczego ja już któryś raz użyłem słowa porozmawiać? Zauważyliście chyba, nie? Że wciąż mówię porozmawiać. Bo taka jest narracja tej księgi. Narracją tej księgi jest dialog. Raz po raz czytamy, Bóg mówi, a wy odpowiadacie. A wy, mowa do ludu, a wy mówicie. A wy odpowiadacie. Ale wiecie co? Nie sądzę, że to było wypowiadane przez lud słowami, bo to są zbyt trudne sprawy. To byłoby bluźniercze. Ja nie sądzę, że wiele tych rzeczy oni wypowiadali swoimi słowami. Oni artykułowali to, co Bóg słyszał, ale bardziej swoim postępowaniem, swoimi czynami. Słuchajcie, podobnie jest i dzisiaj. Powiedzcie mi, kto z was dzisiaj by powiedział, że Boga można lekceważyć? Kto z was by dzisiaj powiedział otwarcie, że Boga można lekceważyć, Jego polecenia można lekceważyć? Powiedziałby tak ktoś?
Myślę, że nikt. A jak często to robimy? A jak często to robimy? Setki przykładów bym mógł dać. Ale pierwszy z brzegu. Kiedy Bóg przychodzi i puka do serca. I mówi, ja przychodzę, otwórz drzwi, chcę z Tobą wieczerzać. Ileż razy mówimy, ale ja nie mam czasu. Ja mam ważniejsze sprawy. Ileż razy tak jest, kochani. Kto z nas może mógłby powiedzieć, że Bogu można oddawać tylko, nie wiem, ochłapy swego życia, swoje służby, finansów, czasu? Nikt tak nie powie. Ale ile razy tak jest? Moi drodzy, podobnie tak było w tej księdze. Nie sądzę, że Judejczycy odpowiadali wyrazem, słowami, artykułowali to werbalnie, ale swoim życiem. Tak żyli, że Bóg to w nich widział. Otwórzmy zatem tę księgę. Patrząc na pierwszy werset tej księgi, w moim przekładzie, który mam przed sobą, korzystam z tego nowszego tłumaczenia, zawsze mamy problem, jak go określić. Jak go chyba będę określał przez nazwisko tłumacza, czyli Piotra Zaręby. To jest ten przekład. W tym przekładzie pierwsze słowo brzmi wyrok. Tak brzmi. Wyrok. Inne przekłady mówią wyrocznia, inne jeszcze mówią przepowiednia. Ale szukając, przygotowywając się do tej usługi, szukałem w innych przekładach i znalazłem i inne brzmienie. Pierwsze słowo w niektórych przekładach brzmi brzemię Pana do Izraela. Między innymi w współczesnionej Biblii Gdańskiej tak jest i jeszcze w wielu innych. Dość dogrzebałem się, że prawdopodobnie to właśnie słowo brzemię Pana wobec Izraela jest najbardziej wierne oryginałowi. Moim zdaniem to nie jest bez znaczenia. Dla mnie osobiście to jest wielkie znaczenie. Bo kiedy czytam wyrok, wyrocznia, to tak by się wydawało, że Bóg po prostu posyła sąd, daje wyrok, egzekwuje i tyle. Wyrysowałby się mi Bóg jako ten, który ustala zasady, a potem ich bezdusznie egzekwuje. Ale kiedy ja czytam brzemię Pana wobec Izraela, to brzmi mi inaczej. To jest coś, jakby ktoś mi powiedział, to jest troska. Troska o Ciebie. Troska o Izraela. Troska o mnie. To jest jakby ciężar czy zmartwienie. Może ta troska jest najlepszym słowem. I to brzmi troszkę inaczej. Wiecie, można powiedzieć o Bogu wiele. Mówiliśmy dzisiaj, śpiewaliśmy, że jest wszechmogący. I tych wszech można mnożyć. Wszechobecny, wszechwiedzący i tak dalej, i tak dalej. Ale na pewno nie wszechobojętny. Zgadzacie się? Bóg nie jest obojętny na to, jak ja żyję, jak ty żyjesz. Moi drodzy, Bogu to naprawdę nie jest obojętne, w jaki sposób ja funkcjonuję, jak za nim idę, a w konsekwencji jak skończę. Kiedy dużo, dużo, dużo wcześniej Pan Bóg dawał słowo do Izraela, zakończył w ten sposób. Daję wam błogosławieństwo i przekleństwo. Daję wam życie i śmierć. Ale potem nie powiedział sobie, no to wybierz, co chcesz. Jak tam chcesz, co uważasz, to wybierz. Nie. Zaraz Bóg mówi, ale wybierz życie, abyś żył. Bóg jest zatroskany o to, abyśmy wybierali dobrze. Bóg uszanuje wybór każdego z nas. Bóg nie będzie nas siłą zmuszał do tego, żebyśmy wybrali dobrze, ale zachęca. Dlatego, moi drodzy, Bóg posyła słowo. Bóg posyła słowo do nich wtedy i do nas dzisiaj, abyśmy w tym słowie jak w lustrze mogli popatrzeć, czy przypadkiem niektórych spraw opisanych w tej księdze nie znajdziemy w swoim życiu. I jeśli trzeba, byśmy się opamiętali. Chcę za moment zatrzymać się nad tą myślą, że Bóg posyła słowo. Bóg posyła słowo. To jest Jego miłość. Niesamowita miłość względem nas. Ale co więcej, to słowo, które ono pośle, ono wykona swoją pracę. Zawsze. I to wcale nie jest jakieś nowe objawienie, to wcale nie jest proroctwo, to jest cytat z Bożego Słowa. Izajasz 55:11 czytamy tak. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje swoją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Ten werset czasem stanowi dla niektórych trochę problem. No bo zrozumiemy wtedy, kiedy rzeczywiście ten owoc jest widoczny. Dam przykład. Jeżeli
Załóżmy, Bóg posyła swoje słowo do kogoś, kto jest jeszcze niewierzący, kto nie ma pewności zbawienia, kto jeszcze nie spotkał się z Bogiem. I posyła Bóg słowo do niego: człowieku, pamiętaj się. Człowieku, nawróć się. Człowieku, wyznaj swoje grzechy przed Bogiem, wpuść mnie do swojego serca, chcę być w twoim życiu. I jeżeli dany człowiek otwiera się, rozumie Ewangelię, przychodzi do Boga, wyznaje swoje grzechy, przyjmuje Jego ofiarę, oczyszcza się, to rozumiemy, że to słowo wykonało swoją pracę. Zgodnie z tym poselstwem, które mówi Izajasz, prawda? Bóg posłał słowo, człowiek zareagował, jest wszystko okej. Okay. No a jeżeli nie? Jeżeli ktoś, choćby nawet i na tym miejscu, powie nie, nie teraz, albo w ogóle mnie to nie interesuje, no to jak? To jak powiedzieć, że Słowo Boże zostało wysłane i pomyślnie wykonało swoją pracę, skoro On nie chce? Skoro On się nie podporządkował? Moi drodzy, niestety też w ten sposób wykonuje swoją pracę, ale wykonuje swoją rolę jako sędziego. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 12, wersety 47 i 8. Sam Jezus mówi te słowa. Jeśli by ktoś słuchał moich słów, lecz nie stosował się do nich, nie ja będę go sądził. Nie przyszedłem bowiem, aby sądzić świat, ale aby świat uratować. Kto mnie odrzuca i nie przyjmuje moich słów, ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, osądzi go w dniu ostatecznym. Kiedy apostoł Paweł, to jest drugi liście do Koryntian, drugi rozdział, mówi o Ewangelii, którą zwiastuje narodom, miastom, porównuje ją do woni, do zapachu. I mówi, że ta woń Ewangelii dla jednych będzie zapachem życia, obwieszczającym życie dla tych, którzy ją przyjmują, a dla drugich będzie wonią śmierci, zapowiadającą śmierć tym, którzy ją nie przyjmują. Więc moi drodzy, zobaczcie, jak niebezpiecznie jest Boże Słowo odrzucić, bo ono zawsze wykona swoją pracę. Zawsze. Czy go przyjmiesz, czy go nie przyjmiesz, to i tak wykona swoją pracę. Raz w tym pozytywnym znaczeniu, a jeśli nie, to jako sędzia. Okej. To tyle wstępu do dzisiejszego słowa, które tak naprawdę jest wstępem do całego cyklu. Więc wstęp do wstępu. Odczytajmy ten fragment. To będą tylko na dzisiaj trzy wersety. Wyrok, albo inaczej brzemię słowa Pana do Izraela za pośrednictwem Malachiasza. Pokochałem was, mówi Pan. A wy pytacie, co ma o tym świadczyć? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, oświadcza Pan? Jednak i Jakuba ukochałem, a Ezawa odsunąłem i wystawiłem jego góry na spustoszenie, a jego dziedzictwo wydałem szakalom pustyni. Do tego miejsca. Moi drodzy, raz jeszcze przypominam, że Bóg za chwilkę, w następnych wersetach, będzie przekazywał trudne poselstwo dla swojego ludu. Będzie mówił trudne sprawy, z którymi chce się rozprawić. I jest niesamowite to, od czego Bóg rozpocznie. W jaki sposób Bóg rozpoczął. Słuchajcie, Bóg będzie mówił do ludzi, którzy go ranią. Zrozummy to. Bóg będzie mówił do ludzi, którzy go lekceważą, którzy łamią jego przymierze, którzy żenią się z niewłaściwymi osobami, którzy się rozwodzą, którzy Boga oszukują w dziesięcinach, w daninach, którzy nawzajem się oszukuje. Do takich ludzi Bóg będzie mówił. Czy jak tak sobie pomyślałem przez chwilę, jakbym ja miał mówić do kogoś takiego, od czego bym rozpoczął? Od jakiego argumentu bym rozpoczął? Gdzie bym mu tu przysolił od pierwszego słowa? A Bóg rozpoczyna w niesamowity sposób. Jeszcze raz przeczytam ten fragment. Pokochałem was, mówi Pan. Pokochałem was. Biblia Warszawska mówi, umiłowałem was. Od takich słów Bóg rozpoczyna. Umiłowałem was. Moi drodzy, to jest niezwykle ważne. Aby przyjąć korektę, trzeba zrozumieć, kto do nas mówi. Żeby zrozumieć korektę tego słowa, trzeba zrozumieć serce Boga. To jest niezwykle ważne, dlatego że korekta ta płynie z serca Boga przepełnionego miłością. Pomyśl przez chwilę, gdyby ktoś do ciebie przyszedł, do domu, do biura, gdziekolwiek tam funkcjonujesz, ktoś, kogo nie bardzo znasz, albo nawet go znasz i wiesz, że to jest człowiek niechętny tobie. I zacznie ci wytykać to i punktuje cię raz po raz. Będziesz go słuchał?
Czy wysłuchasz, jednym uchem wejdzie, drugim wyjdzie i w ogóle się tym nie przejmiesz. Ale jeżeli by przyszedł twój najlepszy przyjaciel, serdeczny przyjaciel, który wiesz, że naprawdę chce twojego dobra, o, zastanowisz się, co ci mówi, bo wiesz, jakie on ma intencje. I to tutaj możemy wyczytać. Bóg przychodzi z najlepszymi intencjami i mówi, kocham was, mam wam wiele do powiedzenia, będę was ostrzegał, będę was punktował, ale rozpoczynam od tego, ja was kocham, umiłowałem was. A jaka jest reakcja ludzi? Tak? A w czym? Czym to możemy zauważyć? Bóg mówi, ukochałem was. A oni, tak? Ciekawe, nie widzimy tego. Pomyśl, jeśli jesteś rodzicem, jak byś się czuł? Jeżeli przychodzisz do swojego dziecka, niezależnie od tego, ile ma lat, i mówisz mu, synku, córeczko, kocham cię, jakie odpowiedzi oczekujesz? Ja też, tatusiu, czy mamusiu. Prawda? To jest takie naturalne. To jest takie oczywiste. A tak przy okazji, kochani rodzice, robicie to? Codziennie? Kiwajcie głowami. To jest istotne. To jest bardzo istotne. Nasączajmy dzieci tym, żeby one były 100% pewne, że ich kochacie. I to bardzo. Moi drodzy, nie chcę tutaj jakby siebie stawiać w jakimś tam dobrym świetle, ale chcę, żeby to po prostu brzmiało autentycznie. Żebyście rozumieli to. Ja tak mam po dzisiaj. Chociaż córy są już dorosłe dawno. Córa, która z nami mieszka, to ode mnie słyszy każdego dnia i nieraz w ciągu dnia. I wiecie, jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żebym nie usłyszał. Ja też ciebie, tatusiu. Lub coś podobnego. Nawet nigdy nie zostało to zbytym milczeniem. Słuchajcie, ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdybym takie słowo do niej powiedział. A ona by powiedziała, tak? Nie widzę tego. Gdzie? Jak? Gdzie chyba bym pękło serce, gdyby wydarzyło się coś takiego. Ale widzicie, oni tutaj w tej księdze, w księdze Malachiasza właśnie tak reagują. Bóg przychodzi i mówi, kocham was, umiłowałem was, a oni, tak? Jak? Gdzie? Nie widzimy. Słuchajcie, nie bądźmy szybcy w ocenie ich. Bo boję się, że takie postawy znajdziemy u siebie. Słuchajcie, oni chociaż żyli w takich już ustabilizowanych warunkach, to nie były fajne warunki. Ten czas był bardzo trudnym czasem dla nich. Słuchajcie, oni przeżywali kryzys gospodarczy, oni przeżywali wielkie zmagania finansowe. Oni żyli w bardzo trudnych sytuacji politycznej. Jakiś tam dawniejszy czas, pewnie może niektórzy pamiętali, może z opowiadań nie pamiętali niewolę babilońską. Czarne chmury zbierały się nad ich sytuacją polityczną. Ich naród, ich państwo było coraz słabsze, coraz bardziej zagrażało im, że wpadną po raz kolejny w niewolę. Zresztą po wielu latach to nastąpiło, stali się rzymską prowincją. A jeśli chodzi o ich życie religijne, to było beznadziejne. Nie dawało im nic, żadnej radości, żadnej satysfakcji. Byli zniechęceni świątynią, ofiarami. Słuchajcie, ja nie mówię o ludziach niewierzących. Ja mówię o Bożym ludzie. Oni w tym wszystkim byli po prostu już zmęczeni. Oni tym wszystkim już byli może zniechęceni tą sytuacją. Ale widzicie, zamiast dostrzec problem u siebie, to Boga od niego obwiniali. Bo tak naprawdę w tym głosie, w tym przesłaniu, kiedy mówią, nie widzimy tego, zawiera się coś takiego. Gdyby Bóg naprawdę nas kochał, to byłoby inaczej. Gdyby Bóg mnie naprawdę kochał, to nie musiałbym takich rzeczy przechodzić. Gdyby Bóg naprawdę o mnie pamiętał, to moje życie by inaczej wyglądało. Czy takie myśli może komuś z was są bliskie? Na pewno nie wszystkim. Ale być może ktoś siedzi tutaj na tym miejscu lub będzie tego słuchał przez internet. Czy takie emocje gdzieś są ci znane? Moi drodzy, wcześniej, trochę lat wcześniej, przez proroka Izajasza, Pan Bóg zapewniał, że jest ze swoim ludem zawsze. We wtorek to odczytywałem. To jest 49 rozdział Izajasza. Tutaj wcześniej jest napisane, że
kobieta nie może zapomnieć o swoim niemowlęciu. I Bóg mówi, ja nie mogę o was zapomnieć. I dalej mówi, choćby nawet i kobieta zapomniała, ja nie zapomnę o was. I werset 16 mówi tak, oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, a twoje mury mam zawsze przed oczyma. Biblia Warszawsko-Praska, ten przekład mówi, że wycisnąłem cię na dłoniach obu moich rąk. Mówiłem we wtorek, takie trochę to może jest dziwne, ale prawdopodobnie oryginalne słowo zawiera rdzeń, który jest kojarzony z tatuażem. Nie myślcie, że jest napisane, że Bóg sobie coś nasze imiona wytatuował. To nie tak. Rozumiemy, tatuaż jest czymś złym, absolutnie. Ale to słowo określa niesamowitą, mocną prawdę. Bóg mówi, wycisnąłem, czy wyrysowałem wasze imię na moich rękach w sposób, którego nie da się usunąć. To jest charakterystyka tatuażu. Tak mocno wyrysowałem, że nie da się ich usunąć. Jesteśmy na jego rękach. Bóg nie jest w stanie pozbyć się tego ze swoich rąk, naszych imion. Nowy Testament mówi o tym, że nic nas nie jest w stanie wyrwać z jego ręki. Moi drodzy, i to jest prawda Bożego Słowa. To, co my widzimy, to, co my odczuwamy, to, co my przeżywamy, to, czego doświadczamy, nie wiem, nazwałbym jakąś opinią czy oglądem naszej danej sytuacji, ale co jest prawdą? Prawdą jest Boże Słowo. Prawdą jest Boże Słowo, które mówi, że nigdy nas nie opuści, że nigdy nas nie zapomni. Widzicie, Judejczycy tutaj w Księdze Malachiasza opisywani mieli właśnie z tym problem. I mówią, nie widzimy dowodów miłości Bożej dla nas. Czyli jednym słowem, gdyby Bóg nas kochał, byłoby inaczej. Moi drodzy, może ktoś z was przeżywa właśnie podobną myśl, że teoretycznie wiesz, że Bóg cię kocha. To wiesz, no bo trudno będąc chrześcijaninem nie wiedzieć takiej oczywistej prawdy. Tyle, że ona nie dociera. Tyle, że ona nie jest głęboko. Bo zadaję sobie pytanie, skoro Bóg mnie kocha, to dlaczego moje życie jest tak trudne? Jeżeli Bóg mnie kocha, to dlaczego ja muszę tak strasznie zmagać się ze wszystkim, co jest w moim życiu? Skoro Bóg mnie kocha, to dlaczego tyle problemów wali się na mnie? Od zdrowia, przez rodzinę, po pracę, nie wiadomo jeszcze co. Skoro Bóg mnie naprawdę kocha, to czemu to się dzieje? Czemu nie mogę z tego wyjść? Czemu mnie nie wyrywa? Czemu sytuacja wciąż się nie zmienia? I może czuję się zniechęcony, zmęczony tym. Bądź szczery, Bóg i tak to widzi. Dzisiaj jest czas, żeby na nowo uzmysłowić sobie i przypomnieć, gdzie jest prawda. Gdzie jest prawda w Bożym Słowie? Bóg, który przychodzi i mówi, umiłowałem cię. A jaka jest Boża odpowiedź? Jaka jest Boża odpowiedź na taką reakcję ludu? Kiedy lud mówi lub nie mówi to werbalnie, ale po prostu w taki sposób żyje lub tak myśli, odpowiedź jest trochę dziwna, bo Bóg mówi, zaraz następny werset tak. Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? I dalej czytamy, jednak Jakuba ukochałem, a Ezawa odsunąłem. Dziwne pytanie, dziwaczne wręcz. No bo przecież skierowane jest do potomków Jakuba. No oni doskonale wiedzieli, znali całą historię. Wiedzieli, że Ezaw był bratem Jakuba. Więc pytanie jest nader proste. Wiedzieli, że był bratem bliźniakiem. Wiedzieli więcej, że był starszym bratem bliźniakiem. Co za tym idzie? Że to do Ezawa należało wszystko. Że to do Ezawa należało całe błogosławieństwo. Wszystko, co miał ojciec, należało do Ezawa. A stało się inaczej. A tutaj Bóg do nich mówi, a ja wybrałem Jakuba. Pomimo tego wszystkiego. Pomimo zwyczajów, pomimo tego, jak powinno było być, ja wybrałem inaczej. Moi drodzy, dlaczego? Nie ma na to odpowiedzi. Po prostu. Bo tak Bóg wybrał. Bo to był wybór Bożej miłości. Jakub i jego potomkowie otrzymują wszystko. Otrzymują wszelkie błogosławieństwa. Otrzymują ziemię obiecaną. W końcu to z nich wyjdzie później Mesjasz. A Ezaw i jego potomstwo nigdy nie podniesie się ponad Izraela. Co zadecydowało o wyborze takim, a nie innym? Po prostu miłość, która nie jest do zrozumienia. Miłość bezwarunkowa,
Słuchajcie, oni jeszcze nie zdążyli nic zrobić dobrego ani złego, bo Bóg zadecydował o tym, zanim oni w ogóle się pojawili. Zanim oni poczęli się w łonie matki, to Bóg już decyzję podjął. Bóg już wybrał. Ta miłość była suwerenna, nikt na Boga nie wpływał, nikt Bogu nie podpowiadał, co ma zrobić. Ta miłość jest darmowa. Gdzie kiedy mówię ta miłość w stosunku do Ezawa, Jakuba, to myślę także i o nas. Ta miłość jest darmowa, bo niczego Bóg nie oczekuje w zamian tak naprawdę. I ta miłość jest wieczna. Ona nigdy się nie skończy. Gdyby popatrzeć, słuchajcie, Jakub, Ezaw opisane są na pierwszych stronach praktycznie. To, co czytamy z Księgi Malachiasza, jest na końcu. Mamy całą przestrzeń Starego Testamentu. Ile rzeczy strasznych wydarzyło się po drodze. A Bóg na końcu Starego Testamentu mówi, kocham was. Pomimo ich życia, pomimo ich czasem tragicznych błędów, Bóg mówi, kocham was cały czas. Nic nie potrafi wytrzeć was z moich rąk. Ale pamiętajmy też, że miłość Boża wcale nie wyklucza sądu. I o tym jest właśnie ta księga. Jeśli patrzeć na Ezawa, co z nim? Żeby, ja nie będę wchodził głęboko w ten temat, bo to jest głęboko teologiczny, głęboko teologiczny temat. Ale przypomnę dwa słowa, dwa terminy, które bardzo często używam i bardzo często tłumaczę. Czyli sprawiedliwość i łaska. Sprawiedliwość to jest to, sprawiedliwość to jest jakby otrzymanie tego, na co sobie zasłużyłem. Zgadza się? Zasłużyłem sobie na coś, otrzymuję to i to jest sprawiedliwe. A łaska jest otrzymaniem czegoś, na co sobie nie zasłużyłem. No i właśnie, Ezaw otrzymuje sprawiedliwość, a Jakub łaskę. Tak naprawdę to Bóg widział, jaki będzie Ezaw, jaki będą jego potomkowie, czyli Edomici. To był zły naród, który zawsze dokuczał Izraelitom, który stawał na ich drodze, który też był obojętny w stosunku do nich, kiedy ich dotykała tragedia. W końcu, daleko patrząc dalej, Herod był ich potomkiem, który chciał zabić Pana Jezusa. A Jakub? Tak naprawdę to niewiele lepszy. Oszust, kombinator, ale kiedy Bóg go zaczynał dotykać, to spokorniał. A Bóg pokornym łaskę daje. Mój drodzy, i Boża odpowiedź na pytanie, w czym wam okazujesz miłość? Boża odpowiedź jest po prostu taka. Wybrałem was. Wybrałem was. W ogóle na to nie zasłużyliście. Nie byliście niczym lepsi. Po prostu wybrałem was. Powołałem was. Zaadoptowałem was, mówiąc dzisiejszym językiem. Wiecie, że jesteśmy przez Boga zaadoptowani? Ale adopcja działa zawsze w jedną stronę. To ojciec wybiera dziecko do adopcji. Czy słyszeliście kiedyś o czymś takim, żeby to dziecko wybrało sobie ojca i jego zaadoptowało? To nie działa tak. Moi drodzy, i Bóg dzisiaj chce powiedzieć do ciebie i do mnie. Adoptowałem cię, wybrałem cię, powołałem cię, dałem ci zbawienie, dałem ci sens życia, dałem ci wszystko. Z Rzymian 8:22 w zeszłym tygodniu cytowane, że wraz z Jezusem, wraz ze zbawieniem, jakże Bóg miałby na mnie darować wszystkiego, wszystkich błogosławieństw. Moi drodzy, trzeba by było być totalnie ślepym, żeby nie widzieć tego, co Bóg nam dał. Wszystko, wszystko. O jakże mało z tego korzystamy. Słuchajcie, to jest fundament Bożego zbawienia. Miłość. Fundament naszego życia. Czasami frustrujemy się na to, że czegoś jeszcze nie otrzymaliśmy, a zapominamy o tym, kim jesteśmy. Kim jesteśmy w Nim. I że tak naprawdę wszelkie błogosławieństwo Ojca należy do nas. Bóg wyznaje im swoją miłość. Bóg wyznaje mi i tobie swoją miłość. Mówi, umiłowałem cię, kocham cię na zawsze i pomimo wszystko. Jesteś wyrysowany na moich rękach. Bóg mówi, ja cię chcę przytulić, ja ci chcę swoją miłość okazać, ja chcę być tak blisko ciebie. Oddałem wszystko dla ciebie, a ty, moje dziecko, mnie ranisz. Kiedy zastanawiasz się i mówisz, a ja nie widzę w czym, a ja nie widzę twojej miłości, albo więcej, ranimy go, nie odwzajemniając jej. Moi drodzy, to był odwieczny Boży plan. Relacja miłości. Tak było zawsze.
Bóg zawsze chciał mieć relację miłości z człowiekiem. W Starym Testamencie również. Może to nie było tak ostro pokazane, jak mamy w Nowym, ale było. Bóg wybrał sobie naród. Dał im przymierze. Jakie było pierwsze przykazanie? Będziesz miłował. Będziesz miłował Pana Boga swego. I wiecie, Pan Bóg chciał, żeby ludzie przestrzegali Jego przykazań, ale nie jak automaty, bo im nie wolno, ale tylko dlatego, że Go kochają. To było zawsze w Bożym sercu. To było zawsze w Bożym planie. Moi drodzy, a w Nowym Testamencie to już jest zupełnie oczywiste. To jest zupełnie jasne, że teraz, kiedy mamy wolny dostęp do Bożego tronu, kiedy jest przelana święta krew za nasze grzechy, mamy dużo łatwiej, mamy Ducha Świętego. Rzymian 5:5 jest napisane, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Moi drodzy, ale zasada pozostaje ta sama. Bóg chce relacji miłości między mną i Tobą. Bóg daje nam swoją miłość i oczekuje tego, że mu ją odwzajemnimy. Oczekuje tego, że my będziemy żyć święcie, że my będziemy żyć w bojaźni Bożej, ale nie ze strachu. Nie dlatego, że nam ktoś każe, ale dlatego, że Go kochamy. Jeżeli masz osobę, którą kochasz ponad wszystko, czy to jest mąż, czy żona, czy syn, czy córka, czy jakkolwiek, to chyba czujesz to, że po prostu jej nie chcesz ranić. Kiedy ją zranisz, to czujesz się bardzo źle i chcesz ją od razu przeprosić. W ten sposób Bóg pragnie. Bóg nie chce, żebyśmy musieli, nie wiem, jak jakieś automaty Mu służyć. O Jemu zależy na relacji miłości, abyśmy nie grzeszyli tylko dlatego, że Go po prostu kochamy. I tak naprawdę na tym polega to słowo, które jest określane jako bojaźń Boża. Nie boję się Boga, boję się zgrzeszyć, boję się Go zasmucić, nie chcę Go zranić. I tak to Bóg zaplanował. Ale wiecie, ta księga Malachiasza, którą omawiamy, będziemy omawiać, dotyka trochę głębiej, dotyka trochę trudniejszych spraw. Bo ci ludzie o tym zapomnieli. O tej relacji miłości gdzieś zapomnieli. I to dla nich już nie było takie oczywiste. Oni tej miłości nie umieli zrozumieć, odebrać, a tym bardziej odwzajemnić. Tak jak wcześniej powiedziałem, niby wszystko okej, niby lud Boży, który chodzi do świątyni, składa ofiary i tak dalej, ale tak naprawdę wyglądało wszystko inaczej. Moi drodzy, o tym będziemy mówić w następnych razach. Będziemy przechodzić do szczegółów, do konkretów. Ale Bożym zamiarem jest to, abyśmy Go kochali i na tej podstawie Jemu służyli. Słuchajcie, ta księga, te wersety kolejne od szóstego rozdziału, od szóstego wersetu już pierwszego rozdziału, jak powiedziałem, dotykają już głęboko naszych postaw. To idzie troszkę głębiej. Będziemy się tym następnie zajmować. To już są sytuacje, kiedy ten Boży plan, ten Boży plan właśnie, żeby to opierało się na relacji miłości, został po prostu zaburzony. Być może w życiu niektórego, kogoś z nas tak właśnie jest. Kochani, kończąc, jeśli dziś jesteś wśród tych, którzy nie ogarniają Bożej miłości, nie dociera to do ciebie, to dziś jest dobry czas, abyś na nowo otworzył swoje serce na prawdę Bożego Słowa. Nie na to, co widzą twoje oczy. Nie na to, co cię dotyka. Ale na prawdę Bożego Słowa, która mówi, kocham cię, ukochałem cię, wyrysowałem cię na swoich rękach. Nie opuszczę cię. W tym kolejnym roku nie opuszczę cię. Jesteś na moich rękach. To jest dobry moment, żeby na nowo wpuścić tą myśl i żyć tą myślą. A może jesteś kimś, kto jeszcze nigdy nie doświadczył Bożej miłości, to wiedz, że dzisiaj Bóg cię szuka. Bóg puka. Bóg posyła słowo, jak mówiłem w tym przykładzie na początku. Słowo, które może ci przynieść życie, a jeśli go nie przyjmiesz, to może przynieść sąd. A jeśli, kochani, ktoś z nas, chociaż jeszcze nie weszliśmy w te konkrety, ale już widzi i czuje, że jego relacja z Bogiem jest zachwiana, że jego ołtarz modlitwy albo jest zakurzony, nieodwiedzany, albo w ogóle go już nie ma. To jest czas na pokutę.
To jest czas na odwrócenie się od tego. Kochani, kiedy mówię czas na pokutę, to chcę, żebyśmy dobrze słowo pokuta rozumieli. Obszernie mówiłem o tym w czasie nabożeństwa świątecznego, ale może nie byli wszyscy. Na podstawie syna marnotrawnego mówiłem, że pokuta to jest 4P. Przyszedł, przeprosił, przyjął przebaczenie, a potem przeżywał radość. Bo wiecie, pokuta to nie jest 40P, czy 400, czy ile tam dać. Czyli przychodzi, przeprosi, płacze, przeprosi, płacze, przeprosi, płacze i tak. Kołowrotek. To jest przeprosić, przyjąć przebaczenie i przeżywać radość. Moi drodzy, podsumowując, będziemy od następnego razu kiedyś tam, będziemy wnikać głębiej w to, co Bóg już konkretnie mówi. Dziś był wstęp. Dziś Bóg chce nam powiedzieć, że ma dla nas cel. Że celem dla nas jest zwycięstwo, radość ze zwycięstwa, radość z uzdrowienia, radość z wolności. Ale jeśli po drodze są jakieś rzeczy do usunięcia, to musimy ich pousuwać. Ale Bóg rozpoczyna od wyznania, które powinno łamać nasze serca. Kocham Cię. Kocham Cię i dostrzec to. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.